Jakiego wyniku spodziewacie się w meczu Polaków z Orks kontra Vitality w BO3? Spełnia się scenariusz, o którym mówiliśmy kilka filmów temu. Valve praktycznie całkowicie zamilkło, nie udzielając się w zasadzie nigdzie. Do tego nie wyszła jakakolwiek aktualizacja do limitowanych testów Counter-Strike'a 2. Albo inaczej, coś wyszło, ale raczej nie było to coś, na co czekaliśmy. Dzisiaj przed godziną drugą pojawiła się nowa gałąź do Counter-Strike'a Global Offensive o nazwie ECN Test. Było to aktualizowane trzykrotnie, z czego po raz pierwszy można było sobie to pobrać z zakładki beta CSGO. Pobierało się 18 MB i kompletnie nic się nie zmieniało. Później Valve zablokowało to hasłem, aby nikt nie był w stanie tego pobrać. Duża część społeczności sądziła, że to może być gałąź pod otwartą betę Counter-Strike'a 2. Gabe Follower bardzo szybko studził te emocje, pisząc, że to nie ma nic wspólnego z CSM 2 i dotyczy tylko obecnej wersji, czyli Global Offensive. Do tego swoje 3 grosze dorzucił też jeden z deweloperów firmy Valve na Reddicie o imieniu Fletcher Dunn. Jak stwierdził, przepraszam, to nie jest aktualizacja, której szukacie. Torsius mniej więcej ogarnął, do czego może służyć tajemnicze ECNT IP Header. To nic innego jak funkcja protokołu IP, która umożliwia urządzeniom sieciowym sygnalizowanie routerom i punktom końcowym poziom przeciążenia. Jak to może zadziałać na CS-a? ECN pomaga zarządzać przeciążeniem sieci i potencjalnie ma prowadzić do mniejszej liczby opóźnień i utraty pakietów. Oczywiście pewnie jest to już robione z myślą pod CS-a 2, jednak pierwsze testy są prowadzone w CSGO. Ostatecznie nie było to nic wielkiego, choć i tak cieszę się, że Valve próbuje coś robić w kwestii opóźnień serwera i utraty pakietów. Jackie Esports zauważył ciekawą rzecz, która umknęła praktycznie każdemu graczowi, który miał okazję przetestować Counter-Strike'a 2. Okazuje się, że Valve całkiem mocno zwiększyło zasięg wybuchu bomby. I tak oto w porównaniu do CSGO, bomba przykładowa na Mirażu ma promień 2275 i do tego zadaje 650 damage'a. W CSGO jest to 500 damage'a i 1750 zasięgu. Pewnie teraz wyświetla wam się film z dowodami na to, że rzeczywiście ciężej będzie nam zachować broń w CS 2. Zwłaszcza, że już teraz przykładowo na Inferno nie jest to takie proste. Z drugiej strony taka zmiana nie dziwi, biorąc pod uwagę, że na niektórych mapach ten zasięg jest zdecydowanie zbyt mały. No i tak jeszcze na koniec tego tematu, społeczność dała taki pomysł, aby w CS 2 była taka opcja jak auto accept match. Spowodowałoby to, że ludzie mogliby bez przeszkód pójść na moment AFK, a w tym czasie wchodziliby już na serwer. Osobiście nie byłbym fanem czegoś takiego i lepiej, żeby ludzie potwierdzili swoim akceptacją, że na pewno są gotowi i po prostu są przy komputerze. W innym przypadku mogłoby dojść do wysypu AFKerów. Teraz tak już nic związanego z newsami, ogólnie to odpaliliśmy huba na Faceicie z ludźmi z naszego Discorda. Dzięki temu w łatwy sposób można znaleźć ludzi do zagrania m.in. Mixa 10. Więcej o tym na naszym Discordzie w zakładce informacje. Wczoraj odświeżony został ranking KLTV oraz ten OTSL, w tym pierwszym bez większych zmian, jeśli chodzi o naszą ekipę 9. Polacy wciąż są na 18 pozycji. Duży skok zaliczyli jednak gracze Pompa Team i Los Cogutos. Snacks i spółka weszli aż na 50 miejsce, czyli o 26 lokat w górę, a Los Cogutos umacnia się w top 50, skacząc o 6 pozycji. W teorii top 3 Polski według rankingu KLTV wygląda następująco. 9, Los Cogutos i Pompa. Orks póki co jest na 4 miejscu. Jeśli chodzi jednak o ESL, to tutaj niestety Polacy z 9 spadli, na szczęście jedynie o jedną lokatę i oddali 14 pozycję formacji Virtus Pro. Wciąż jednak utrzymujemy się na stabilnym 15 miejscu. Pozostając przy temacie naszej obecnie najlepszej polskiej formacji, dwa dni temu ogłoszono zaproszenie do RES Western European Masters, czyli kwalifikacji do Blasta. Jedną z zaproszonych drużyn jest nasze polskie 9. Same eliminacje rozpoczną się już 8 września. Polska reprezentacja CSGO niestety odpadła na pierwszej fazie playoffów w nieoficjalnych mistrzostwach świata od ISF. Polacy przegrali na Węgry, którzy też mają całkiem silny skład na papierze. Ogólnie to nasza reprezentacja wcześniej zajęła drugie miejsce w grupie, gdzie to o pierwszą lokatę przegrali z kadrą Szwecji. Ogólnie trzeba przyznać, że Rumunia ma tam naprawdę duży doping i nie zdziwię się, jeżeli wygrają całe te zawody. You're easier on us, but Banks exactly. Is putting in the work. Yeah, credit to him. Look at the crowd getting wilder. This is so awesome to see. Hopefully back into the game as soon as, but my god, this series has delivered. Milki poinformował, że Orks jest już na miejscu, jeśli chodzi o ESL Pro League i już jutro o godzinie 19.30 zmierzą się z Vitality w grupie A. Oczywiście nawet jeżeli przegrają, to Polacy trafią do dolnej drabinki, gdzie będą mieli jeszcze okazję się odkuć. Będzie ciężko, ale wierzę, że dadzą radę. No i na sam koniec Spirit wygrało LANa Paris Duna w party, gdzie w finale pokonali Virtus Pro. Bez dwóch zdań najmocniejszym graczem był tam 16-letni Dong, który obecnie na HLTV ma rating 1.33 i wyrasta na jednego z największych talentów CSGO. W nowszej wersji być może będzie w stanie dorównać najlepszym na świecie.
Legendarna organizacja Playing Ducks, w której grali tacy zawodnicy jak Tapsen, Carrigan czy też Kirby, mają nowy skład CSGO z nieznanymi kompletnie graczami na pokładzie. The Day Before, które jak na razie wygląda na jeden z największych skamów ostatnich lat w branży gier, już wkrótce może powrócić na platformę Steam po tym jak usunięto ten tytuł ze względu na prawa autorskie do nazwy. Gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, The Day Before to survival MMORPG z zombie w roli głównej. Widać tam inspiracje m.in. The Division. Trailery wzbudziły dużą nadzieję, jednak z każdym kolejnym wypuszczonym gameplayem zaczęło wyglądać to już o wiele słabiej. Gra sama w sobie jeszcze nie wyszła, a premiera była przesuwana kilkukrotnie. Pierwotnie miało wyjść w czerwcu 2022 roku. Teraz mamy datę na listopad 2023. Podobno twórcy chcą zmienić nazwę tej produkcji na Dayworld. Studio złożyło już wniosek o zarejestrowanie właśnie takiego tytułu. Jeżeli obejdzie się bez problemu, to ten tytuł wróci na Steam właśnie jako Dayworld. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podejrzeć swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.